Jakaś Danuta pisała do mojego męża. Na początku chciałam ją zabić, no ale że bałam się więziennej diety. Czekaj, uważaj. Nie przewijaj początku tego odcinka, ponieważ musisz mnie wysłuchać. Oglądamy dzisiaj potężny odcinek. Tak pory tego odcinka jeszcze na tym kanale nie było. Serio. Nie przesadzam. To istotne, abyś wiedział, że celem tego filmu nie jest obrażanie ludzi z nadwagą lub otyłością. Chociaż warto zaznaczyć, że jest to choroba i powinno się to leczyć. Nikt jednak nie zasługuje na wyśmiewanie się z powodu ich choroby. Zaznaczam ostatni raz, jako największy grubas w polskim top 10 na YouTubie. Będziecie wy, będę ja się śmiać, ponieważ to, co się tu dzieje, jest komiczne. Śmiejmy się z dorosłych ludzi, którzy widzieli scenariusz, dostali pieniądze i upokorzyli się tak, że ten odcinek przyjdzie do historii, ale nic poza tym, okej? Okay? Chodźcie do ciumka i loczki. Kto ciumka loczki, to ciumka loczki. I trudno. Marzena od 2 lat była szczęśliwą żoną Fabiana. Kobieta wcześniej długo była sama, wierząc, że pozna swoją prawdziwą miłość. Fabian przed poznaniem Marzeny również nie myślał o poważnym związku i zakładaniu rodziny, ponieważ cały czas poświęcił swojej pracy. Kierowcy tira. To zaczynamy z grubej rury. Fabianem mieliśmy tak wiele wspólnego. Obydwoje lubiliśmy dobrze zjeść i do tego byliśmy zagorzałymi przeciwnikami wszelkich aktywności fizycznych. Ej, to się nie różni zbytnio od opisu kobiet na Tinderze. Wcześniej nie miałem szczęścia do kobiet. Już nawet odpuściłem sobie ten temat i zająłem się pracą. Aż tu nagle poznałem Marzenę. Od początku wiedziałem, że to ta jedyna. O, słodko w sumie. Małżeństwo od 1,5 roku bezskutecznie starało się o dziecko. Marzena wciąż o tym myślała i bardzo martwiła się, że jeśli nie zajdzie w ciążę, to później już będzie za późno. No i czy to nie jest piękne ujęcie na waszą tapetę na Windowsie? Chciałem zostać ojcem, dlatego martwił mnie fakt, że ciągle nam nie wychodziło. Ale jeszcze bardziej martwiłem się obsesją Marzeny. Ona ciągle mówiła o dziecku. Jakim dziecku? Gdzie jest dziecko? Przed 2 dniami Marzena zaobserwowała dużą zmianę w zachowaniu Fabiana, który zaczął nagle interesować się sportem. Codziennie rano wychodził biegać, kupił karnet na siłownię, a luźne ubranie przestało służyć mu tylko do wygodnego oglądania telewizji. Nie mogłam zrozumieć, o co temu Fabianowi chodzi. Przecież obydwoje byliśmy antymiłośnikami sportu. A tu co, regularne treningi? Świr! Dzwoń do kosaków w kaftan! Wiedziałem, że Marzena mnie nie zrozumie, ale nie chciałem wchodzić w szczegóły i tłumaczyć się z tego, co zrobiłem. Poza tym wyszedłem z założenia, że każdy z nas miał prawo chcieć czegoś od życia. A on po prostu poszedł pod wawelską. Pewnego dnia Fabian wraca do domu i z dumą prezentuje żonie swój nowy rower. Marzena postanawia poważnie porozmawiać z mężem na temat jego przemiany. Fabian, co to jest? Nie no, co ty, Marzena? Rowera nie poznajesz? Rowera nie poznajesz? Głupia baba! Przecież widzę, że to jest rower. Musimy poważnie porozmawiać. Fajny, nie? Promocja była. Zapraszam do salonu. Natychmiast. Robi się poważnie. Ten rower będzie materiałem dowodowym do morderstwa. Martwi mnie twoje zachowanie. A może tak jaśnie pani? Fabian, kurde, przecież ty nigdy nie interesowałeś się sportem. No ale Marzena, co jest? No, przeszkadzają ci moje nowe pasje? Pasje? Fabian, co się dzieje? Nic się nie dzieje, po prostu postanowiłem zadbać o siebie. Nie wolno, masz karę na komputer teraz. Podoba mi się ten twój tłuszczyk i dalej jesteś dla mnie atrakcyjnym mężczyzną. Ale to nie o to chodzi, no. Fabian, no to o co chodzi? Pomyślałem sobie, że to moja wina. Czemu on wygląda identycznie jak Szumowski? Identycznie. Identycznie. Że jestem zatłuszczony, że przez to nie mogę cię zapłodnić. Pomyślałem sobie, że jak będę zdrowszy, silniejszy, to wtedy wszystko pójdzie łatwiej, wszystko się uda. No przecież obojgu nam o to chodzi, tak? Ej, czemu on mówi takie urocze rzeczy, a Grzesi jakby był cały wściekły? Kochani, jak ja się cieszę, że oglądacie mój filmik! Dzięki wam będę mógł zapłacić rachunki za prąd! Tamta rozmowa przyniosła mi niezwykłą ulgę. Naprawdę myślałam, że Fabian zwariował. No on po prostu chciał, żebyśmy zostali rodzicami. Poczułam się jak ostatni głuptas, że w ogóle o to spytałam. O, i tam drugoplanowy aktor wleciał. Mucha. Czy chcę podkładać głos pod tą? Marzenka była taka słodka, kiedy się cieszyła. Cieszę się, że udało mi się ją uspokoić swoim podejściem. Potem mieliśmy cudowny seks. To? Co?
To pojawiło się bardzo szybko. Po południu Marzena po raz kolejny przekonuje się, że nie jest w ciąży. Pomimo tego, że wcale nie jest głodna, postanawia zagłuszyć emocje w najbardziej skuteczny dla niej sposób. Marzena? Co ty masz w buzi? Kasztany! Mam mnóstwo kasztanów w buzi! Nie jestem w ciąży. Ale będziesz. A jeśli nie będę? Coś ze mną jest nie tak? Marzena, no spokojnie, no. Na pewno nam się uda, no. Spokojnie. Gdzie jest moja pizza? Gdzie jest moja pizza? No i pożegnajmy się z bohaterką, ponieważ Darek był wyrozumiały do pewnego momentu. Ej, jestem głodny. Ty tylko o tej pizzy. Ja nie mogę zajść w ciąży, a ty tylko o tej pizzy. Nie no, zjadłaś całą pizzę, tak? Mieliśmy się nią podzielić. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Wiem, że może zareagowałem trochę za bardzo emocjonalnie, bo to tylko pizza. Ale tak się nie robi, wkurzyłem się. Dlaczego nie mogłem nigdy odłożyć sobie niczego na później, bo moja żona wszystko pochłaniała? Marlenka, to naprawdę nic nie szkodzi, że mnie zdradziłaś 3 razy z moim najlepszym przyjacielem. Jakby spoko... Gdzie mój dodanek? Gdzie mój dodanek? Coś ma to! No widzisz, co zrobiłeś? Teraz jeszcze bardziej się stresuję i znów jestem głodna. A może właśnie o to chodzi? Może za dużo jesz? Może to jest właśnie cały problem i dlatego nie możesz zajść w ciążę? Obrzygiąłeś! A poza tym i tak nie powinieneś jeść pizzy. No ciekawe dlaczego? Bo trenujesz, a jak się trenuje, to się nie powinno obżerać. No. Ja nie zasługuję na ten odcinek. Powinienem był go oddelegować do Lekarnuma. To był mój błąd. Stracę widzów, stracę szat... Tego akurat nie stracę. Właśnie, trenuję. A w związku z tym, że trenuję, to potrzebuję więcej energii, więcej jedzenia. Tak właśnie mówi mój trener. Wiesz co, dziękuję ci bardzo za zepsucie i tak fatalnego wieczoru. Co? Suróweczka? Co? Suróweczka? Ej, ale czemu oni siebie nawzajem teraz bodyshamingują? Jakby reżyser życia, ty zby rolu! 3 tygodnie później Marzena spotyka się ze swoją przyjaciółką. Zwierza się jej ze swoich podejrzeń dotyczących Fabiana, który pomimo ciągłych wyjść na rower i siłownię nie zmienia się fizycznie. Wciąż jest otyły i bardzo męczy się wchodząc po schodach na pierwsze piętro. Po tylu codziennych treningach, no to Fabian powinien być trochę bardziej sprawny, prawda? Oczywiście, że tak. No do tego prawie nic nie je, bo większość rzeczy z lodówki wyjadam ja. Powinien być trochę chudszy. On coś kręci. Nie, niemożliwe. Fabian zawsze był wzorem uczciwości, dlatego za niego wyszłam. Oj, ty się lepiej przyjrzyj dokładnie temu Fabianowi. Nikt nie jest idealny, on pewnie też nie. Byłam pewna, że Fabian albo ma kochankę, albo codziennie je coś tu z tego na mieście. Co jest gorsze? Zmęczyłam się tym spacerem. Słuchaj, a jak u ciebie ostatnio z finansami? Dobrze. Ile chcesz pożyczyć? Ile chcesz pożyczyć? Ile chcesz pożyczyć? Ja nic nie chcę pożyczać. No to o co chodzi? No bo wiesz, skoro Fabian trenuje, a w ogóle nie chudnie, to są tylko 2 opcje. Pierwsza ma kochankę. Odpowiedź pierwsza, dlatego że trenuje 2 dni. Druga opcja może być taka, że Fabian wkurza się, że ciągle wyjadasz jedzenie z lodówki. No i zaczął wyjadać na mieście codziennie. I ty też, bo wasz budżet byłby mniejszy. Ale wiesz co, no mamy wspólne konto, na pewno zauważyłabym, że coś jest nie tak. No ale może ma jakieś zaskórniaki? Nie wiem. Musimy dowiedzieć się prawdy, przecież planuję z nim mieć dzieci. Ale czy może przecież tak ruszać nagle głową, jakby nie rozumiem? Następnego dnia Marzena i Agata śledzą Fabiana. Okazuje się, że mężczyzna nie mówi prawdy i wcale nie uprawia sportu. Wyszedł z mieszkania z rowerem, jednak przecznicę dalej przypiął go do barierki i na kogoś czeka. No nieźle, niezły kłamczu z tego Fabiana. Czemu przypina rower kawałek od domu, he? A czemu ty się przypijałeś do tego paru dokumentu? Jesteś taka irytująca! Przecież to blisko, po co ci ta lornetka? Potrzebna. Nie chcę, żeby mi nagle gdzieś zniknął w oddali. Patrz tylko! Cholera jasna, wsiadł do taksówki! Patrz, jasny gwint! Co takiego, do taksówki? A widzisz, jednak lornetka potrzebna. A nie mówiłam? No zobaczyłabym bez niej, no zdenerwowałam się i odruchowo wzięła. Tak, dobra, ja swoje wiem. Co to za dialog nad lornetką? Albo jest dealerem, albo ma kochankę.
Lepiej, żeby był dealerem. Nagle dealer z dupy. Wieczorem Marzena uważnie przygląda się mężowi. Nie chce przyznać się, że przed południem go śledziła. Ma nadzieję, że przyłapie go na kłamstwie. Ach, ale się najadłem. Jestem pełny pokorek. Gratuluję, użytkowniku. No nie wiem, czy powinieneś tyle jeść. Dlaczego? A co z twoimi treningami? No, trenuję. Nawet ostro. Ale się we mnie gotowało. No co za podłość tak ściemniać. Ja to się bardziej zastanawiam, co żyło w tej misce. Ta miska jest przerażająca. Czy hoto homukulus? A co na to twój trener? Wiesz, on mówi, że generalnie zachęca mnie do diety, do treningu, ale mówi też, że powinienem zjeść sobie tyle, ile jestem w stanie. On ma tego samego trenera, co ja. Lustro. Idę się teraz wykąpać, bo powiem ci, że dzisiaj to... Tyle kilometrów zrobiłem, wypociłem się normalnie jak szalony, także... No dobrze, idę pod prysznic. Ja pozmywam i... Dziękuję, kochanie. Porozmawiamy później. Ej, skoro jesteśmy na teoriach, to co jeżeli Fabian jakby tak naprawdę jest chudy, a pod swoim brzuchem chowa narkotyki? Albo jest dealerem, albo ma kochankę. Myślałam, że padnę. Jakaś Danuta pisała do mojego męża, że tęskni za swoim hipopotamkiem. No, że było jej dzisiaj cudownie i że on pokazał klasę. Na początku chciałam ją zabić, no ale że bałam się więziennej diety, postanowiłam wszystko przemyśleć, no i poradzić się przyjaciółki. Kurde, ile pieniędzy trzeba dostać, żeby pozwolić się tak upokorzyć telewizji? To jest wręcz aż przykre, jak włączysz myślenie. No, grubego hajsu to może za to nie dostaną. Ale zawsze coś. Czekaj. Czy ja dobrze rozumiem? Nie powiedziałaś mu, że wiesz, że on cię zdradza? Nie, nic nie wie. No ale powinien wiedzieć. Mam nadzieję, że mu wygarniesz dzisiaj, rozwiedziesz się z nim, co za łajdak. A ja kocham Fabiana, to ten jedyny. Dziewczyno, ale ty tutaj siebie słyszysz? Ja chcę mieć z nim dzieci. Chcę mieć malutkie Marzenko Fabianki. Marsjanki? Ja tak sobie myślę, że ta kochanka musi mieć coś, czego ja nie mam. Ona musi być młodsza i chudsza. A nawet jeśli nie młodsza, to na pewno chudsza. Skubana. Co za siksa, jak ona to zrobiła? Ostatnio pokłóciliśmy się o to, że wyjadam wszystko z lodówki. Wiesz, ja myślałam, że on po prostu jest głodny. Ale on może między wierszami chciał mi powiedzieć, że faktycznie mu przeszkadza moja tusza. No i co, zamierzasz się odchudzać? Dokładnie. Będę taką szprychą, że Fabian od razu na mnie spojrzy pożądliwie. I zapomni o tamtej babie. A jak zobaczy moje jędrne, zadbane ciało, to od razu pójdzie po rozum do głowy. W życiu nie przypuszczałam, że wpadnie mi do głowy coś tak szalonego jak odchudzanie. No poczułam się, jakbym miała skakać na bungee. Szalone życie, uspokój się. Powolutku, to się może skończyć katastrofą. Co to jest? Od dziś przechodzę na dietę. Zobaczysz, będę ładna, zgrabna i powabna. Ej, ale czemu to wszystko wyciągasz? Przecież nie zamierzam tego wyrzucić. A co masz zamiar z tym zrobić? Oddam Agacie. Ej, no jak oddam Agacie? Przecież to są produkty, które ja jem, no bez jaj. No ale jeśli ty będziesz to jadł, to ja w życiu nie utrzymam diety. Co? To jak on je obok niej, to ona też ty... Przepraszam, Julka. Ty, no bez żartów, no w ogóle nie liczysz się z moim zdaniem. Gdybym nie przyszedł na czas, to przecież te wszystkie rzeczy pewnie byś wyniosła w ogóle z domu. To ma tu zostać. Doszłoby do tragedii. Fabian, no! Nie, no wiesz co, powiem ci tak, wkurzyłem się, idę na siłownię. No Fabian! Byłam wściekła na Fabiana. Przecież to dla niego miałam przejść na dietę. A on myślał tylko o sobie i o swoim podniebieniu. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że zjadłam wszystko to, co miałam wynieść do Agaty. Ona tego nie powiedziała. Po prostu sobie to wymyśliliśmy. Jakby pytanie, rezerw para dokumentu czy rezerw życia? Kto jest gorszy? Kobieta prosi o pomoc trenera personalnego, Romana Śmietany. Panie trenerze, a może już koniec na dzisiaj? Nie, dopiero się rozgrzewamy. Ale to może chociaż przerwa. To proszę odpocząć i za 5 minut znowu dajemy. To takie trudne. Piękno rodzi się w bólu. Za jakiś czas będziesz mi wdzięczna. No okej, no. Jak się widzisz za rok? No ale jak dokładnie? Mam to opisać. No, masz dwie nogi i dwie ręce. Chcę być 20 kilo lżejsza. Nie, 25. I tak się poruszać lekko. I mieć więcej energii. Dobra, to ja podejmuję decyzję, że kończymy tą przerwę.
Idę ćwiczyć. I że nam się uda. Tak. Czułam, że wybrałam odpowiedniego człowieka na trenera. Na początku miałam ochotę stamtąd uciec i nie wracać. Chciałbym zauważyć, że ten stepper ledwo jakby działa. Jak ty chcesz na tym ćwiczyć? Tydzień później. Marzena pomimo codziennych treningów oraz nowej diety nie widzi zmian w swoim wyglądzie. Nie no. Może chociaż na wadze coś widać. Jest jaka ukryta waga na czarną godzinę. Nigdy nie wiadomo, kiedy podczas tego serialu będzie trzeba wyciągnąć wagę. Czy od paru dokumentów się tyje? Nazajutrz Marzena i Agata śledzą Fabiana. Mężczyzna spotyka się w parku ze swoją kochanką. Przecież ty nic nie widzisz o tą lornetkę. 43-letnią Danutą Zaborską. Marzena jest kompletnie zaskoczona wyglądem kobiety. Czy ty to widzisz? Nie wierzę własnym oczom. Ta baba jest ogromna. Ta baba jest ogromna! Myślałam, że padnę. To ja katuję się dietą, ćwiczeniami, a mój mąż spotykał się chyba z największą kobietą w tym mieście. Były jakieś zawody? Idziesz mu wygarnąć? W życiu. Muszę ratować moje małżeństwo. Jak? Jest tylko jedno. Jedno jedyne wyjście. Jakie? Muszę przytyć i być większa niż ona. Może Fabian lubi takie, które ledwo mogą się ruszać. Ale nie możesz, przecież ty masz problem z cukrem. Chodźmy stąd, nie mogę na to patrzeć. Muszę zrobić zakupy, mam za mało kalorii w lodówce. Co my oglądamy? Czemu Polsat jeszcze nie dostał pozwu za ten odcinek? Kobieta planuje poprosić swojego trenera personalnego o pomoc w przybraniu na wadze. Muszę zrobić się większa. Rozumiem pan, muszę przytyć. Proszę mi powiedzieć, co muszę jeść, ile kalorii dziennie i jakie produkty. Nie wiem, no chleb, makaron. Nie wierzę, ale to niezdrowe. Mu to już mózg się zatrzymał. Zobaczcie, jak jestem zmotywowana. To nie jest dobry pomysł. Wiem, jest genialny. Jeszcze większa masa ciała może być szalenie niebezpieczna. Płacę ci, żebyś wykonywał swoją pracę. Tak, ale ja nie mogę zrobić ci krzywdy. To jest niebezpieczne. Czyli co, nie pomożesz mi przytyć? Nie, nie mogę. Wiesz co, Roman? Jesteś nieprofesjonalny. Zwalniam cię w trybie natychmiastowym. Roman sobie z tym nie poradzi. Zobacz, no na okrągło jesz. Ciągle jesz, to twoje jedzenie jest jakieś kompulsywne. Może mam taką potrzebę. Ale martwię się o twoje zdrowie. Wiesz, że masz podwyższony cukier. To co? Chcesz, żeby się jeszcze pogorszyło? No o co ci znowu chodzi? O co mi chodzi? Chodzi mi o ten napój. Wiesz, ile to ma kalorii, albo o te chipsy. Od 1000 do 2000. No lubisz, jak kobieta jest większa, bo jest za co złapać. Owszem, lubię, ale tutaj chodzi o twoje zdrowie. Po prostu jestem zmartwiony. Z moim zdrowiem jest wszystko w porządku i polepsza się z każdym kęsem. Nie, tak nie będzie. Nie ma mowy. Chipsy. Dziękujemy. Oho, widzę, że mistrz ją uczy. O nie, napój też, proszę. Proszę. Proszę, dziękuję. Dziękujemy, dosyć tego. Jesteś bez serca! Ale ja mam wszędzie pochowane jedzenie. Wszędzie. Już płaczę po prostu, nie? A spod poduszki, kurde. Nigdy nie znajdziesz wszystkiego. Byłem przerażony zachowaniem Marzenki. Pochłaniała takie ilości jedzenia, że można by tym wykarmić całą wioskę. Ja też jestem bardzo przerażony i zastanawiam się nad swoją karierą po nagraniu tego odcinka. 40-latka rozchorowała się z przejedzenia i potrzebuje wsparcia, a nie chce o nie prosić swojego męża. Bardzo cię boli? Zaraz umrę. Boli brzuch. Przecież to było do przewidzenia, tak? Cały czas tylko jedzenie. Mówiłem, że się rozchorujesz. To nie! Cicho bądź! Boli. Marzena, trzeci dzień tylko jesz i jesz. Ty się tak zachowujesz, jakbyś się chciała najeść na całe życie. Jest to jakaś taktyka. Fabian, weź się ucisz! Nie pomagasz, to będzie przeszkadzać! Nikt nie będzie mnie uciszał w moim własnym domu! No właśnie, że będę! Moja przyjaciółka cierpi przez ciebie! A w cholerę się! Tam. Co tu? Czego my jesteśmy świadkami? A ty co? Na plaży się we mnie... Jeszcze sobie płatnywać? No jakie śmieszne! No jojojoj! Się umamiłem? Idę na rower, na długą przejażdżkę, bo tu i tak nikt mnie nie chce. Do widzenia. Rower i warzywa to najlepsi przyjaciele. Chyba, że bez kasku.
Dwa dni później Marzena czuje się już lepiej. Wraz z Agatą realizują swój plan i śledzą Fabiana, który jak co dzień spotyka się z kochanką. Co za gnojek. Mam ochotę im nogi z dupy powyrywać. Idę tam. Jesteś na to gotowa? Tak. Nigdy nie byłam bardziej gotowa. Ha! Mam cię, ty paskudny zdradzie. Tak wyglądały twoje treningi? Marzenka! Ale co ty tu robisz? Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Co ona ma, czego ja nie mam? Może jest grubsza, tak? Wypraszam sobie, nie jestem grubsza, tylko ponętna. Słucham! Nie jestem grubsza, tylko ponętna. Ja czułem się odrzucony, czułem się niekochany. Ta cała sytuacja w domu, to było nieznośne, no. Fabianie, ja Marzena, twoja żona, każę ci tu i teraz wybierać. Ja albo ona. Ja nie mogę wybrać! Co z ciebie za mężczyzna, no? Jesteś żałosny! Właśnie, żałosny i bez gustu! To koniec! Właśnie, to koniec! Cześć! Ja nie dowierzam. Już ja nie dowierzam. W sensie, wiecie, z reguły te odcinki w pewnym momencie sobie dają okej, stop! Ci już ludzie z ulicy sobie dają radę, nie? Z beznadziejną jakby rolą. Ale oni lecą, od początku do końca. O Boże, czy ten kabaret się przebiera? Po konfrontacji żony i kochanki w parku, Fabian wraca skruszony do mieszkania. Na miejscu czekają już na niego spakowane przez Marzenę rzeczy. Gdzie jest sędzia? Uspokój ją ktoś! Wybacz mi, ja cię kocham! O, ty się chyba za dużo tych telenoweli brazylijskich naoglądałeś! Ale myślisz, że mi tu pojączysz, ja cię przyjmę? Ale nie rezygnuj ze mnie! To ty ze mnie zrezygnowałeś! Dzisiaj! To mamą! Parku! To jest Oscarowa rola w polskim teatrze, tak? Rezygnuj ze mnie, proszę cię, no! Jeszcze wszystko, Marzena, jeszcze wszystko się poukłada, naprawdę! Będziemy razem szczęśliwi! Będziemy mieli dziecko! Gromadki dzieci! Dziecko? Ty mi o dzieciach mówisz? Ja wolę być bezdzietna, niż mieć z tobą dzieci! Ten sklepny zdrajco, ty! Ty paskudny zdrajco! Jej się nie da powstrzymać! Nie mogłam na niego patrzeć! Nikt, nigdy mnie tak w życiu nie skrzywdził! Fabian był miłością mojego życia, a złamał mi serce! No naprawdę nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego chodził do tej hipopotamicy, skoro w domu miał mnie! No, skubany! Skubany! A gdyby nie odchudzanie, to problemu by nie było! Żena, co się dzieje? A co ma się dzieje? Ja dzwoniłam, nie odbierałaś! Umierałam ze strachu! Marzena, jak ty wyglądasz? Cała piżama poprawiona, jak ty wyglądasz? Wyglądam odpowiednio, jak kobieta samotna i zrzucona! Weź się wykop, błagam cię, przebierz wykop! Nie poddawaj się teraz! Dlatego nie chcę mieć bobasa! Nic nie ma sensu! Nic nie mam na kogo się kąpać, ani umierać! Teraz będę tylko spała i jadła, i spała, i jadła. Ale Marzena, tak nie można. I zjada jej MMMsy, no ja już nie mogę po prostu. Co ja mogę dla ciebie zrobić? Ja mogę ci pomóc. Wiesz co, może byś mogła pójść na stację i mi kupić hot doga z musztardą? Aż tak źle. Są jakieś granice upokarzania się, wiecie? Mam nadzieję, że kobieta się po prostu nie będzie wstydziła tego filmu do końca życia. To wszystko był pomysł reżyserka, który sobie wziął herbatkę wieczorkiem, zapalił sobie lampeczkę i sobie myśli, no i ta baba będzie tu! Mężczyzna nadal kocha żonę i chce zawalczyć o uratowanie ich małżeństwa. Czego chcesz? Mówiłam, że to już koniec! Nie poddam się! Jesteś miłością mojego życia! Ty ciągle swoje, no! Ja nie mogę cię stracić! Nie możesz, bo już straciłeś! Proszę, to dla ciebie! Weź to i daj to swojej kochance! Ale mnie z nią nic nie łączy, przysięgam! No pewnie, że cię nic nie łączy, nie wiem czy pamiętasz, ale byłam świadkiem tej legendarnej sceny! Epicka scena!
Wiem, że źle zrobiłem, wiem. Zachowałem się jak palant, ale cię kocham, naprawdę, no... Ja już cię nie chcę słuchać! Ja złożę pozew o rozwód! I to natychmiast! Błagam, nie rób tego, Marzenko! To już postanowione i nie ma odwrotu! I nie jestem już twoją Marzenką. Jestem Marzeną, która wróci do swojego panińskiego nazwiska! Nie no, chyba nie mówisz poważnie! A właśnie, że tak! Ja jestem poważna tak, jak poważna nigdy nie byłam! Ale dzięki panińskiemu nazwisku, czy co? A teraz wynocha stąd! Fabian, zaczekaj! Marzenko... A tego kwiatka to sobie możesz wsadzić! Skubany reżyser. Skubany! Co on sobie myślał? Że wystarczy kupić marną różyczkę i średniej jakości czekoladki i od razu go przyjmę? O nie! Nie po tym, co mi zrobił. Jeśli Fabian miał zamiar do mnie wrócić, powinien był się bardziej postarać. Takie prezenty obrażały mnie. Gdy przyniósł fontannę czekolady, to jeszcze. To jeszcze. Minął tydzień. Marzena ma dosyć depresji. Czuje się dużo lepiej i postanawia zacząć życie na nowo. Kiedy spotyka się z Agatą, opowiada przyjaciółce o swoim nowym planie na życie. Mam teraz super fenomenalny plan, mówię ci. A co masz dokładnie na myśli? Wierzysz. Zakocham się i znajdę sobie faceta. A jak chcesz tego dokonać? No i właśnie tutaj mam do ciebie sprawę, bo wiesz, ty już umawiałaś się przez internet i może masz do polecenia jakąś aplikację. No jasne, dawaj telefon, działamy. Super, to idę po niego. Agata pomogła mi zainstalować aplikację i założyć profil. No byłam zachwycona, bo od razu ktoś napisał. I umówiłam się na randkę tego samego dnia wieczorem. Stop! Po prostu stop! Czuję się, jakbym był świadkiem morderstwa czyjejś godności, a nie zwykłego cringe'owego odcinka paradokumentu. Serio? Chcesz się dzisiaj z nim spotkać? A może byście najpierw popisali troszkę? Szkoda czasu. Mam swoje lata i zegar biologiczny bije. To ty szukasz miłości czy ojca dla swoich dzieci? Jednego i drugiego. Niech się znajdzie miłość, to i dziecko się znajdzie. Gdzie? Oj, ona długo ćwiczyła puszczanie tego oczka. Gdzie? Ja jestem dobrym facetem i będę dobrym mężem. No wiesz, dziękuję bardzo za propozycję, ale niestety nie mogę jej przyjąć. Jeszcze nie rozwiodłam się ze swoim aktualnym mężem. A kiedy rozwiedziesz się ze swoim mężem? Może 18 zdążysz? Może pójdziemy coś gdzieś zjeść, bo robię się coraz bardziej głodna. A wiesz co, to jest dobry pomysł. Znam taki dobry bar mleczny w tamtą stronę, o. Pójdziemy na zupę szczawiową, co ty na to? Tylko wiesz, nie mogę wydać za dużo na jedzenie dla ciebie, bo nie wiem, czy się ze mną żenisz. Cholera, wiesz co, zapomniałam nakarmić rybki. Ja cię bardzo przepraszam, muszę lecieć. Ale... Cześć! Będę czekał na ciebie. Umieram od środka. Następnego dnia Marzena umawia się z 50-letnim Andrzejem Gorczycą. Mężczyzna niewiele mówi i ciężko nawiązać z nim jakikolwiek dialog. No więc Andrzeju, lubisz spacery? No. A czym się interesujesz? To może usiądziemy? No. Nie, kogo jak kogo, ale Remigiusza Maciaszka to się nie spodziewałem w tym odcinku. Niewiele mówisz, nie? No. To cud, że napisałeś do mnie całe zdanie w internecie. No. A długo jesteś singlem? No długo nie masz kobiety? No. No! To co? Odechciało mi się tego całego randkowania. Nie miałam już ani zdrowia, ani siły, ani ochoty na szukanie nowej miłości. No? No. Marzenko, kochanie, ja naprawdę wiem, nie powinienem, ale czułem, że coś jest nie tak, że mnie nie pożądasz, wiesz. Chciałem się czuć jak mężczyzna, a nie powinienem cię zdradzać, no powinienem z tobą porozmawiać i jakoś to... Przepraszam, no... On ją zdradził, bo jadł z inną kobietą, przypominam. Zrobię wodę na do wanny, zrobię ci taką kąpiel relaksacyjną, a w międzyczasie, zanim naleje się woda, to zrobię ci coś smacznego do jedzenia. Na co masz ochotę? Powiedz, na co? Może by tak... Naleśniki z bananem i czekoladą. O, będą naleśniczki, dobrze. Będą naleśniczki, także ja idę puścić teraz wodę. Dobrze, ja to poczekam. I będą naleśniczki dla ciebie, kochanie, specjalnie będą. Minął miesiąc.
W małżeństwie Marzeny i Fabiana wszystko powoli wraca do normy. Para nadal stara się o dziecko, jednak Marzena nie podchodzi do tematu już tak obsesyjnie jak dawniej. Wspólnie postanowili, że jeśli kobiecie nie uda się zajść w ciążę, to rozważą adopcję. Bardzo uroczo. Jeszcze nigdy między mną a Marzenką nie układało się tak dobrze. I muszę przyznać, że nawet w sypialni było coraz lepiej. A w temacie dziecka Marzena trochę odpuściła. Nadal chcieliśmy być rodzicami. Ale już nie za wszelką cenę. Jak nie za wszelką cenę, to może przynajmniej będzie jakieś dziecko na promocji. Może teraz kawkę zrobię? No chętnie. A robimy czarną mocną, czy taką z mleczkiem? Wiesz co, czarną, bez cukru. To idę robić. A może potem trochę poszalejemy? Ale masz na myśli pizzę, czy to drugie? Co się ograniczać? Pierwsze i drugie! Pogodziłam się z tym, że możliwe, że już nigdy w życiu nie zajdę w ciążę. No ale cieszę się bliskością z mężem. To, że dałam mu drugą szansę, było najlepszą decyzją w moim życiu. Ale nadal mam go na oku. Jest. No więc tak. Trochę będę mówił. To już szkodliwy odcinek, wydaje mi się. W sensie, ja rozumiem, że... Nie rozumiem. Totalnie mam ambiwalentne odczucie. W sensie, to już powstało, to już istnieje. To jest i będzie puszczane w telewizji. To jest i będzie na Ibli. Ale no, to się naprawdę ciężko ogląda. Po prostu ja nie wiem, jak mam wrócić do życia po tym. Ja będę teraz włączyć kamerę. Ja się martwię o tych głównych bohaterów. Jeżeli obejrzycie mój odcinek, drodzy główni bohaterowie, proszę, nie spodajcie, mam nadzieję, że śmialiście się wraz ze mną. Po obejrzeniu całości mam dosyć ambiwalentne odczucia co do tego, dlaczego to powstało i czy to na pewno jest okej. Naprawdę nie wiem za bardzo, co mam powiedzieć publicznie. Jakby mam trochę przemyśleń takich prywatnych, ale jakby publicznie to proszę z wami pożegnam i spytam was o wasze zdanie w komentarzach. Możemy o tym podyskutować na moich live'ach. A na razie to pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku, w czwartek, ale również na Boruciaku. Poniedziałek, środa, piątek. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymajcie się.